Podwójne zwolnienie. Przysłała mi drugie pismo. Brak zaproszenia do podpisania umowy. I zastanawiam się, czy miasto w ogóle z tego skorzysta. Spotkanie z Leszkiem Żebrowskim. Prowadzą nas do Europy i mówią, że bez nich to by nam się nic nie udało. Otwarcie wystawy. Zawsze coś znajdzie do utrwalenia na filmie i na fotografii. Złe rokowania na przyszłość. Zawały serca. Nielegalne trofea. Magdalena Firlej, witam Państwa w kolejnym wydaniu informacji. Ten pan jest chory, a ratusz to nie sanatorium, żeby tutaj przywracać zdrowie pracownikom. To słowa, jakie padły z ust jednego z lokalnych polityków na ostatniej sesji Rady Miasta. Pracownik, który powraca do zdrowia po usunięciu nerki, to Marek Pankowski, którego zwolnił z Urzędu Miasta burmistrz Janusz Bodziacki. Na ostatniej sesji Rady Miasta został poruszony temat kolejnego już zwolnienia pracownika z Urzędu Miasta. Tym razem chodzi o Marka Pankowskiego. Pankowski oficjalnie został zwolniony w związku z reorganizacją pracy w Urzędzie Miasta. O tym, że nowa struktura może być pretekstem do zmian, informowaliśmy w lutym zeszłego roku. Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu urzędu uznałem za niezbędne, wynikające z konieczności dostosowania struktury organizacyjnej i zakresu zadań do nowych wymogów wynikających zarówno ze zmian przepisów prawa, jak i potrzeb miasta. Struktura organizacyjna urzędu została zmodyfikowana w taki sposób, aby poszczególne wydziały i stanowiska pracy jeszcze skuteczniej i efektywniej niż dotychczas realizowały powierzone im zadania. Czytamy w oświadczeniu. Jaki był powód zmian w schemacie organizacyjnym miasta? Oficjalny powód zawarty jest w komunikacie, który pan burmistrz opublikował na stronach internetowych miasta. I no, wydaje mi się jednak, że niewiele on ma wspólnego z rzeczywistością. Zmiany w schemacie organizacyjnym dla jednych mogą oznaczać miękkie lądowanie. Jest jednak i drugie dno. Jeżeli jakieś stanowisko zostało zlikwidowane w schemacie, to pracodawca może w ślad za zmianą schematu rozwiązać umowę w związku z likwidacją określonego stanowiska. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że takiego scenariusza boją się niektórzy pracownicy Urzędu Miasta. Czy ich obawy są uzasadnione? Czy w urzędzie dojdzie do zwolnień? Obiecujemy, że do tematu wrócimy. Niestety nasze nieoficjalne informacje potwierdziły się, dlatego zgodnie z obietnicą do tematu wracamy. Na ostatniej sesji Rady Miasta głos w temacie zwolnienia Pankowskiego zabrali radna Grabek i radny Zwoliński. Wskazywali na chorobę pracownika Urzędu Miasta Marka Pankowskiego. Nie była to jednak choroba, którą możemy zaliczyć do lekkich, takich, po których pracownik może wrócić do pełnej sprawności. Pankowskiemu usunięto nerkę. Dlaczego zwolnił pan z urzędu urzędnika pracującego wiele lat w naszym urzędzie, chorego na zwolnieniu lekarskim, pana Marka Pankowskiego? Chciałbym przyłączyć się również do pytania pani Grabek dotyczącego zwolnienia pana, kolejnego zwolnienia kolejnej osoby, pana Marka Pankowskiego, pozostającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim po różnych zabiegach, w tym operacji polegającej na usunięciu organu, będącego na tym zwolnieniu, który jednego dnia, jest to metoda, którą skądś znam, bo i Krzysztof Świętoński podobnie został zwolniony, przy Wigilii otrzymał wypowiedzenie. Jednego dnia otrzymał pan Marek wypowiedzenie. Przypomnę, że było to drugie wypowiedzenie, bo pierwsze nieudane przed rokiem czy przed dwoma wycofał pan. Następnego dnia otrzymał zaproszenie na uroczystość, na której miał mieć wręczony medal z okazji 470-lecia miasta. Oczywiście na tą uroczystość, w tej uroczystości nie wziął udziału. To tak w kontekście tego. Tego kolejnego już fair playa, bo już z tym zaczynam pana kojarzyć. Wpierw gmina fair play, teraz fair play pracodawca. To akurat w kontekście tej nagrody. Muszę powiedzieć, że były burmistrz, który był, Jerzy Zwoliński, nigdy wcześniej takich zabiegów nie wykonywał, panie burmistrzu. W ten sposób nie zwalniał ludzi. Przypominam sobie, kiedy były zmiany sekretarza miasta jednego, drugiego sekretarza miasta następnej kadencji. Te osoby otrzymały pracę w urzędzie. Otrzymały pracę w urzędzie miasta. Nie były zwolnione, pomimo że zostały odwołane z tych stanowisk. Nigdy nie wyrzucał pracowników na bruk. A po raz kolejny widać, że pan po prostu zwolnił pracownika chorego
I to nie jest pierwsza osoba, która została zwolniona z tego urzędu. I dlaczego tak się dzieje? Czy dlatego, że są zatrudniane osoby swoje, ze swojego ugrupowania? Nie jest to w porządku. Pani Ewo, mi się bardzo to nie podoba. Mam prawo wypowiadać się, panie przewodniczący, i proszę mnie nie odbierać głosu. Pani przypomnie, że pani drugi raz już to pytanie zadaje. Ale pan burmistrz mi odpowiedział, dlaczego zwolnił, i ja się mam prawo do tego ustosunkować i mam się prawo wypowiedzieć na ten temat i mam prawo przytoczyć poprzednie lata kadencji tutaj w tym urzędzie, jak było wcześniej, jak nigdy dotąd takie sprawy nie miały miejsca. Także proszę mi nie przerywać. Także boleję nad tym bardzo, bo to jest osoba chora i w ten sposób nie należy, nie przystoi po prostu tak postępować z pracownikami. Mimo iż opinia na temat pracy pana Marka podpisana przez burmistrza jest bardzo dobra, burmistrz stwierdza, że postawa pana Pankowskiego zmusiła burmistrza do rozwiązania umowy z dobrym przecież pracownikiem. Dostałem taką opinię, oczywiście oceniono mnie na bardzo dobrą ocenę, pozytywna, a opinia jest taka. Oceniany spełnia ustawowe kryteria oceny. W okresie oceny wykonywał zadania wynikające z zakresu czynności. Posiada wiedzę specjalistyczną z dziedziny grafiki komputerowej, którą wykorzystuje podczas wykonywania zadań z zakresu działania wydziału. Wykazuje się umiejętnością obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych na poziomie ponadstandardowym. W kontaktach z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi jest komunikatywny. Potrafi pracować zespołowo. Powierzone prace wykonuje w terminie z dbałością o merytoryczną stronę zagadnienia. Angażuje się w wykonywaną pracę. Czy ta postawa panu burmistrzowi nie odpowiadała? Pani radna Grabek i pan radny Zwoliński podnoszą kwestię współpracy i rozwiązania stosunku pracy z panem Markiem Pankowskim. Chciałbym powiedzieć, że jak pan radny Zwoliński określił, pierwsze wypowiedzenie wycofał burmistrz, to niekoniecznie jest to zgodne z jak gdyby z pełną wiedzą i pełnymi faktami. Po zmianach organizacyjnych i likwidacji wydziału pan Marek Pankowski natychmiast poszedł na zwolnienie, no i podjął, nie wiedząc w jakim czasie to zwolnienie, bo pierw było 3-dniowe, podjął to wypowiedzenie, będąc w okresie zwolnienia, i dlatego ono jak gdyby było nieważne z mocy prawa, bo zostało podjęte przez pana Pankowskiego w trakcie zwolnienia lekarskiego. Natomiast, proszę państwa, ustawodawca przyznał pracodawcy takie uprawnienie, żeby w tego typu sytuacjach skorzystać z przepisów prawa w celu rozwiązania stosunku pracy. I tak jak wspomniałem, było to wynikiem zmian organizacyjnych i regulaminu organizacyjnego urzędu. Wydział promocji, w którym pan Pankowski pracował, został zlikwidowany. Chcę też podkreślić, że podczas pierwszej trwającej długotrwale nieobecności nie skorzystałem z tego przysługującego mi prawa, bo zasiłek rehabilitacyjny powtórzył się ponownie, nie był to pierwszy zasiłek, on się wcześniej wydarzył i przy pierwszym tym okresie nie skorzystałem, mając nadzieję i na współpracę, i na dalsze współdziałanie z panem Markiem Pankowskim. Kolejna absencja i kolejny okres przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym oraz potrzeby organizacyjne urzędu, a także, no muszę ze smutkiem powiedzieć, postawa pracownika, o której nie będę mówił. Nie chciałbym tutaj podawać szczegółów, ale to miało decydujący wpływ, czyli ta postawa, na to, że skorzystałem z tego uprawnienia rozwiązania stosunku pracy podczas świadczenia rehabilitacyjnego. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że burmistrz Bodziacki próbował już zwolnić Marka Pankowskiego, który przebywał wówczas na zwolnieniu lekarskim. Najpierw wysłał wypowiedzenie pocztą, później to działanie anulował. W międzyczasie zaprosił pana Marka po odbiór medalu. Za 2-3 dni przysyła mi drugie pismo, w momencie kiedy potwierdzenie przyjęcia przeze mnie. Przysyła mi drugie pismo, w którym
odwołuje praktycznie tamto wypowiedzenie. I cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę z dnia 25 lutego 2013 roku, to wtedy, kiedy ja już odebrałem. I pan burmistrz pisze do mnie w tym cofnięciu wypowiedzenia umowy o pracę. W związku z odebraniem przez pana w dniu takim i takim, w którym był pan niezdolny do pracy z powodu choroby, pisma dotyczącego wypowiedzenia umowy o pracę, numer pisma i data, cofam powyższe wypowiedzenie jako bezskutecznie doręczone. Skutecznie doręczone, bo ja wziąłem to wypowiedzenie. Natomiast pan burmistrz no, zawsze chce postawić się w lepszym świetle i winę na innych, winę przypisuje innym. Nieskuteczne było wypowiedzenie burmistrza, ponieważ pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę osobie, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, która jest po prostu chora. W obronie burmistrza ku zdziwieniu radnych i samego zainteresowanego stanu przewodniczący Rady Miasta Antoni Czop, który wrzucił swoje przysłowiowe 5 groszy. Tutaj pomogę panu burmistrzowi, bo kilka razy padło słowo chory. Ten pan jest chory. To ratusz nie jest sanatorium, żeby tutaj powracać zdrowie pracownikom. Ale chory się w ten sposób nie zmaga. Więc proszę państwa, to jest zakład pracy. Ciężko ludzie pracują i tutaj. No i jeżeli jest długi okres zwolnienia, rehabilitacji, no takie są w tej chwili prawa. To nie jest jakaś zła wola burmistrza. No nie można tutaj przychodzić tylko po to, żeby listę podpisać i leczyć. To nie jest sanatorium. Czuję się tak, jak zwierzę, które w momencie, kiedy zostało... Kiedy stało się chore, kiedy stało się stare, zostało ze stada wyrzucone. Czuję się po prostu odrzucony. To jest takie bardzo przykre dla człowieka i z drugiej strony jest mi niezmiernie przykro, że osoba, która, czy osoby, które powinny w sensie moralnym czy etycznym postępować wzorowo, postępują niezgodnie z tym, co głoszą. Przy okazji różnego rodzaju uroczystości panowie z gór naszego urzędu manifestują swoją katolickość, a jednak nie mają i pan Czop, i pan Bodziacki nie mają w moim przypadku, takiej zdolności, żeby wczuć się w sytuację tego drugiego człowieka. Dla niego zwolnienie to jest zwolnienie. I tyle, dasz sobie radę. Czy ma pan takie przekonanie, że jednak, nawet jak nie byłby pan chory, musiałby pan odejść? Trudno mi powiedzieć, wie pani. Chyba raczej tak. Szukano by pretekstów, różnych pretekstów do tego, żeby mnie zwolnić. Ja powiem pani, w tej chwili przypomniałem sobie jeszcze dosyć bardzo ważną rzecz. Pani Grabek bodajże mówiła o zwolnieniach w urzędzie. W 1998 roku byłem jednym z radnych AWS-u, którzy dostali się do Rady Miasta. Ja wtedy było chyba 9 radnych. 5 z nas nie chciało wejść w koalicję z poprzednimi władzami. Tymi radnymi to byli pan Jednołus, pan Trąbka, ja, pan Stępiński i pan Kosior. Do Kosiora nie mają dostępu, do Stępińskiego praktycznie nie mają dostępu. Pierwszy poleciał Jednołus, drugi poleciał Trąbka, bo poleciał i ja jestem trzeci. Dlatego mówię pani, że to jest raczej, to było nieuniknione przy rządach tego środowiska.
Pankowski przywołał rok 1998 i to, co wydarzyło się po wygranych dla AWS wyborach. W tamtym okresie pełnomocnikiem na Lubartów formacji tworzonej przez Krzaklewskiego była Anna Bielińska. Razem z AWS z jednej listy startowało także Porozumienie Samorządowe Prawicy. Komitet AWS, a więc Zjednoczonej Prawicy, odniósł niesamowity sukces. Po zwycięskich wyborach lubartowskie władze AWS dążyły do utworzenia w mieście koalicji z Unią Wolności. Temu pomysłowi przeciwstawił się Pankowski i wspomniani przez niego radni. Burmistrz Bodziacki podczas sesji w lutym, odnosząc się do spraw kadrowych, użył cytatu, który w świetle zwolnienia Pankowskiego nabiera nowego znaczenia. Bo to mi się ciśnie do głowy, mówimy często, że była stosowana taka zasada, znajdźcie mi człowieka, dodam jeszcze od siebie, że donieście na niego, a ja już paragraf znajdę. Trochę to w takiej konwencji zabrzmiało mi. Wróćmy jednak do teraźniejszości. Na tej samej ostatniej sesji burmistrz chwalił się wyróżnieniem Fair Play. Z radością chciałbym poinformować Wysoką Radę i Szanownych Państwa, że przed kilkoma godzinami, dosłownie przed 3 godzinami z rąk marszałka województwa i przewodniczącego zarządu NLZZ Solidarność w Lublinie odebrałem statuetkę i tytuł wyróżnienie pracodawcy Fair Play 2013 roku, jak również Urząd Miasta został uhonorowany dyplomem od Związku Zawodowego. Fair Play w dosłownym tłumaczeniu to czysta gra, to norma wartości w sporcie. Wyróżnienie Fair Play jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę. Burmistrz na ostatniej sesji chwalił się wyróżnieniem tzw. czystej gry wobec pracowników. Czy zasada Fair Play została zachowana wobec Pankowskiego? Czy w tym przypadku zwycięstwo nad schorowanym człowiekiem nie było celem? Na te pytania zapewne odpowiedź zna zarówno Bodziacki, jak i Pankowski. Dla Kanału S Magda Małek. Na obszerną rozmowę z panem Markiem Pankowskim o kulisach jego zwolnienia z pracy, etacie w urzędzie oraz o działaniach burmistrza zapraszamy do programu Raport. Niestety potwierdziły się informacje, jakie podaliśmy jako jedyna redakcja w Lubartowie. 2 tygodnie temu informowaliśmy, że miasto nie zostanie zaproszone do podpisania umowy na instalację kolektorów na dachach lubartowskich domów. Podane wówczas fakty okazały się w 100% prawdziwe i sprawdzone. Przypomnijmy fragment programu z 17 stycznia. Na ostatniej sesji burmistrz Bodziacki obiecał, że na dniach ma dotrzeć do Urzędu Miasta sygnał o tym, że miasto Lubartów dostanie środki na kolektory słoneczne. Z informacji, do jakich dotarł Kanał S, wynika, że obietnica złożona przez burmistrza Bodziackiego nie zostanie dotrzymana. Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców w takich codziennych warunkach swojego życia. Myślę tutaj o zadaniu polegającym na wyposażeniu w instalacje kolektorowe. Co prawda oczekujemy jeszcze na podpisanie umowy z zarządem województwa, ale nasze nadzieje graniczą gdzieś nawet tam z pewnością, że tych środków wystarcza, bo taką mamy informację, mamy też alokację większych środków, więc czekamy, myślę, na dniach powinien pójść sygnał z zarządu województwa, żeby podpisać z nami umowę na wykonanie tej inwestycji instalacji solarów na prawie 800 gospodarskich budynkach czy na mieszkaniach naszych mieszkańców. Bodziacki na sesji mówił o nadziei graniczącej z pewnością na to, że środki miasto dostanie. Przekazał także informacje o alokacji większych środków. Lubartów miał także podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim. Z informacji, do jakich dotarł Kanał S, wynika, że jedynie ta dotycząca zwiększenia alokacji, czyli ilości środków, jest wysoce prawdopodobna. 2 tygodnie po sesji na stronie Urzędu Marszałkowskiego ukazała się zaktualizowana lista rezerwowa projektów ubiegających się o tzw. solary. Nowa lista to efekt odwołań, jakie wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego po pierwszej ocenie. Lubartów niestety nie odwoływał się, co uniemożliwia miastu kwestionowanie nowej oceny. Po pierwszym etapie nasze miasto nie otrzymało środków. Znalazło się jednak na 10. miejscu listy rezerwowej. Do pełni szczęścia brakowało 45 milionów złotych. Burmistrz podczas sesji mówił o większej ilości środków. Z naszych informacji wynika, że może być to nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Gdyby tak się stało, to po pierwszej ocenie Lubartów byłby beneficjentem środków. I słowo byłby jest tu najwłaściwsze. Wspominaliśmy już, że lista rezerwowa została zaktualizowana.
Lubartów po ponownej ocenie części wniosków spadł z miejsca 10 na 26. Kwota, jaka dzieli nasze miasto od środków europejskich, także wzrosła i obecnie wynosi ponad 126 milionów złotych. Uwzględniając informacje o dodatkowych milionach, kwota brakujących środków nadal będzie zbyt niska, by nasze miasto otrzymało środki. Prezes Tomasiak ma jednak nadzieję, że miasto w końcu pieniądze otrzyma. Jak to się stało, że miasto aż tak mocno oddaliło się od funduszy? No niestety miasto nie odwołało się i to był podstawowy błąd, niestety błąd, bo raptem z 45 milionów, które brakowało do tego, żeby miasto wzięło fundusze, zrobiło się 125 milionów. Łatwo też zwrócić uwagę, że 16 innych miast, gmin, które odwołały się, przeskoczyły Lubartów i one, no część z nich już w pierwszym koszyku dostanie dofinansowanie. Spółdzielnia jest również w tym projekcie. Tak, jesteśmy, liczyliśmy bardzo mocno na modernizację kotłowni na osiedlu Popiełuszki i tak szczerze mówiąc planowaliśmy, że te prace tutaj na tej kotłowni ruszą chwileczkę po tym, jak tylko się zakończy sezon grzewczy, bo nie przypuszczałem, że będzie no, taka niemiła niespodzianka, jeżeli chodzi o ten projekt miejski. No, na tą chwilę musimy czekać, zobaczyć, co się dalej wydarzy. I trzykamy, bo wspieraliśmy miasto od początku, uczestniczyliśmy w tym miejskim projekcie i mamy nadzieję, że coś w końcu uda się w Lubartowie, a mieszkańcy Popiełuszki będą mieli tańszą wodę, ciepłą wodę użytkową. Czy zatem środki są bezpowrotnie utracone? Nie, nie są bezpowrotnie utracone. Ja cały czas liczę na to i naprawdę szczerze kibicuję miastu. Szczerze liczę na to, że miastu uda się wziąć te środki, bo jeżeli potwierdzą się te plotki, mniejsze i większe, które do nas docierają, że będzie dofinansowanie, że podobno tam pierwszych 10 albo pierwszych 16 projektów podobno gdzieś tam może się załapać na te fundusze, więc wtedy miasto najprawdopodobniej wróci na swoją poprzednią pozycję, czyli gdzieś mniej więcej na 10, a może 15 miejsce, w zależności ile tych środków w tym momencie będzie do dyspozycji. I będzie brakowało znowu 50 albo 60 albo 70 milionów, ale jeżeli by się okazało, że w puli będzie 200 milionów już do wydanie przez Urząd Marszałkowski 200 albo kwota zbliżona do 200. Jeżeli będziemy liczyli na to, że przetargi będą wychodziły, tak jak chociażby nasze przetargi w spółdzielni, które ogłosiliśmy w zeszłym tygodniu, gdzie jesteśmy niesamowicie zadowoleni, że klatki schodowe poszły za 50% ceny kosztorysowej. Więc no, jeżeli by były takie sytuacje, to nie wiem, czy w roku 2014, ale być może kiedyś doczekamy się na to, że te solary na budynkach i naszej spółdzielni mieszkaniowej, i domków jednorodzinnych, które liczą bardzo mocno na ten projekt miejski, że się znajdą. Niestety, podobnie jak nasza stacja, w swojej analizie nie popełnił błędu także prezes Tomasiak. Tydzień temu zapadły decyzje o przyznaniu środków. Wśród gmin, jakie znalazły się na liście projektów wybranych do dofinansowania, nie ma Lubartowa. Urząd Marszałkowski przyznał pieniądze 9 pierwszym wnioskom z listy rezerwowej. Pula alokacji, czyli dodatkowych środków przeznaczonych na to działanie, wyniosła około 45 milionów złotych. Tego samego dnia Urząd Marszałkowski ogłosił także nową listę rezerwową. Lubartów zajmuje na niej dopiero 17 miejsce, za takimi gminami jak Jeziorzany, Niedźwiada czy Ostrówek. Kwota, jaka dzieli nasze miasto od funduszy, to 81 milionów złotych. Czy to jest już koniec szans Lubartowa na fundusze? Być może nie koniec, ale będzie potrzebne naprawdę mnóstwo szczęścia, bo jest na tą chwilę 190 milionów, to jest wartość całkowita przeznaczona na działanie 6.2, więc jeżeli nawet założymy, a Lubartów 80 milionów, z tego co pamiętam, ponad 80 milionów jest różnicy pomiędzy Lubartowem a zerem, czyli tymi końcówką ostatniego projektu, który te pieniążki wziął, więc jeżeli nawet by przetargi wyszły, a nie wychodzą tak przetargi. Przetargi nie wychodzą aż tak w przypadku, jeżeli chodzi o solary, żeby było oszczędności na poziomie 50%, bo musiałyby być przetargi na poziomie 50%, żeby Lubartów w ogóle mógł na cokolwiek liczyć, z tym, że szanse jeszcze przekreślone nie są. Ale naprawdę dużo szczęścia będzie potrzebne. Potwierdziły się Pana analizy sprzed 2 tygodni? No niestety się potwierdziły, bo 9 pierwszych projektów dostało pieniążki. No i takie przepąkiwania też są, że być może jeszcze coś tam wyskrobią w Urzędzie Marszałkowskim, ale z tego co słyszałem, a przynajmniej z tych plotek,
które gdzieś tam krążą, bo nam, jak, tak jak mówiłem, zależało też jako spółdzielni mieszkaniowej, żeby po te środki sięgnąć. No, wsparcie ma być już nie tak duże, już 45 milionów dodatkowych podobno ma nie być. Jest punkt, projekty, które są ocenione na 90 punktów, czyli kolejne 9 projektów, to są projekty, które w sumie potrzebują 30 milionów złotych. Więc no, też takie jaskółki mówią o pewnych rzeczach, że no, kolejne środki, jeżeli będą środki z oszczędności, no to już Urząd Marszałkowski najprawdopodobniej, ja nie mówię, że to jest podobne, bo mówię jaskółki, a jaskółki mają to do siebie, że czasami mogą pewną rzecz przekręcić. I no, jaskółki sprzed dwóch tygodni dobrze tam gdzieś przebąkiwały. No teraz też przebąkują, są pewne informacje przekazywane, że wsparcie ma być o wiele niższe. Że no jest niby tam jeszcze przewidywane 10-15 milionów, ale już wtedy te projekty, te 9 podmiotów, te 9 gmin, które złożyły to dofinansowanie, mają dostać tylko połowę tych środków, o które wnioskowały. No jeżeli takim trybem by to poszło, jeżeli by się okazało, że Urząd Marszałkowski zmienia dalej politykę co do dalszych gmin, które są na dalszych listach rezerwowych, w tym też i Lubartowa. Jeżeli by to się potwierdziło, to by się okazało za chwilę, że wsparcie nie jest na poziomie 85%, a na poziomie 43%. To oznacza, że każdy z nas, czyli tak jak spółdzielnia mieszkaniowa, my jesteśmy jednym z podmiotów, ale każdy, kto jest w domku jednorodzinnym, no za chwilę jako wkład własny będzie musiał wyłożyć o wiele wyższe środki, nie 15%, tylko 50%, być może 50%, a być może 55% wartości całego przedsięwzięcia. No i zastanawiam się, czy miasto w ogóle z tego skorzysta, bo ja na sesji 20 grudnia, wtedy kiedy burmistrz powiedział, że już za chwilę podpisuje umowę, to też burmistrz niesamowity zarzut zrobił wobec spółdzielni mieszkaniowej, że my zdecydowaliśmy się na niższe wsparcie niż było to pierwotnie założone. No i odczułem, że to jest po prostu coś niewłaściwego. Ja jestem z tego zadowolony, bo burmistrz uważał, że jest to niewłaściwe. No skoro uważał, że w przypadku naszej spółdzielni jest to niewłaściwe, to obawiam się, że miasto, no trzeba być konsekwentnym chyba w tym, co się głosi. No miasto albo będzie miało pełny wartość dofinansowania, albo podejrzewam, jak będzie współczynnik niższy, no to być może, no, nie być może. Patrząc na to, jak są ogłoszone opinie, miasto powinno tych środków po prostu nie wziąć. Powiedzieć uszanowującemu marszałkowskiemu albo wszystko, albo nie bierzemy nic. No, no bo takie informacje są przekazywane. Natomiast no my wtedy byśmy się mocno zastanawiali jako spółdzielnia mieszkaniowa, czy wchodzić w taką też propozycję, jeżeli by były środki wzięte mniejsze, bowiem nie oszukujmy się, nie opłaca się solarów zakładać, jeżeli nie ma dofinansowania co najmniej na poziomie 80%. To jest interes nieopłacalny, wiem, bo robiliśmy takie analizy, wiem, gdzie takie solary są również poinstalowane, więc no, finansować to o wartości wyższej niż 15, to potem, nie mówi się tego głośno, ale są koszty eksploatacji. Te koszty eksploatacji trzeba to wkalkulować, glikol wymieniać co 2 lata i tak dalej, i tak dalej. Jest tego dużo, ale nie czas, żebym mówił o tych solarach. Natomiast jest jeszcze drugi mechanizm i ten mechanizm mógłby być zastosowany, gdyby Lubartów te pieniądze dostał. Mechanizm, który wójt Bodziacki proponował mieszkańcom gminy, kiedy mimo, że środki miały być na te solary, obiecane były one nigdy, prawda, te solary nie zostały wybudowane, ale tam było mówione, że gmina dopłaci wtedy chyba 1% z tego, co pamiętam. Więc skoro było możliwe w budżecie gminy, to miejmy nadzieję, że jeżeli by się okazało, że dofinansowanie by było mniejsze, albo bardzo by się decydował, no to też oczekiwałbym, że tak jak w gminie, różnica by była dopłacona z budżetu miasta. Szkoda, że miasto nie skorzystało z możliwości i nie odwołało się od oceny wniosków. Gdyby utrzymało swoją pozycję po pierwszej ocenie, to obietnica Bodziackiego byłaby zrealizowana. Jeżeli potwierdzą się słowa Tomasiaka, to jest jeszcze znikoma szansa na środki, ale nie w takich wielkościach, o jakie wnioskowały gminy. Jeżeli burmistrz zdecyduje się na mniejsze pieniądze, to cytując samego Bodziackiego, narazi tych, którzy zdecydowali się na solary, na większe finansowanie projektu z własnej kieszeni. Ale być może burmistrz będzie konsekwentny w głoszeniu swoich opinii i Lubartów z mniejszego wsparcia w ogóle nie skorzysta. Dla kanału S Magda Firlej. Przypominamy, że już w najbliższą sobotę o godzinie 17 w sali widowiskowej spółdzielni mieszkaniowej odbędzie się spotkanie z Leszkiem Żebrowskim, autorem książki Walka o prawdę, historia i polityka. Książka ukazała się pod honorowym patronatem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Książka odpowiada na wiele pytań. Skąd dokładnie wzięło się określenie żołnierzy wyklęci? Który z przywódców międzynarodowego ruchu komunistycznego i w jakim kontekście na wiele lat przed amerykańskimi lewakami używał pojęcia poprawność polityczna? Jak dowódcy Armii Ludowej określali w wewnętrznych dokumentach własnych podwładnych? Który z przywódców reżimu PRL proponował, by władza ludowa wykorzystała do wyeliminowania swych przeciwników po niemieckie krematoria? Kto naprawdę mordował w czasie wojny Żydów ukrywających się w lasach? Jak tuszowano zbrodnie popełnione przez komunistów i ich sojuszników? Jaką rolę w aparacie komunistycznym odgrywali przedstawiciele mniejszości narodowych? Którzy z lewicowych historyków pisali propagandowe dzieła zakłamujące naszą najnowszą historię? Jakimi metodami komuniści przejmowali polską naukę? Leszek Żebrowski w latach 70. i 80. działał w opozycji antykomunistycznej. Współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Należał do NSZZ Solidarność. Pisał w podziemnych tygodnikach Głosie oraz Ładzie. Od 1992 roku do 2002 roku pracował na stanowisku kierowniczym w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a od 2002 roku do 2012 roku był pracownikiem Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy. Publikuje m.in. w naszym dzienniku, naszej Polsce, portalu internetowym ph24.pl oraz w prasie polonijnej. W latach 90. pisał również dla dziennika Nowy Świat i Gazety Polskiej. Jest też publicystą Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz autorem wielu haseł z encyklopedii Białych Plam, głównie na temat NSZ, NOW, NZW, GL, AL, UB. Zasiada w Radzie Historycznej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, walczy z zakłamaniem, jednocześnie wskazuje, że nie powinno się honorować tych, którzy z niepodległą Polską walczyli. Mamy bardzo łagodne przejście z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do III Rzeczpospolitej. Nowa Polska, ta, która miała powstać, ta, której nadzieją przez wiele lat żyliśmy, nie została zdekomunizowana. Niezmieniony został system prawny. Nie zostały przepędzone pseudoelity, które w PRL-u tamowały jakikolwiek rozwój myśli, wolności. I ci ludzie są cały czas. Jeśli Państwo popatrzą na pierwsze strony gazet, w mediach, w polityce, w bankowości, wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego, gdzie są pieniądze, gdzie jest władza, to tam jest PRL, a my jesteśmy tam, gdzie byliśmy, też w PRL-u, dalej na szarym końcu. I tak jak przedtem byliśmy w wielkiej rodzinie Związku Sowieckiego i musieliśmy na klęczkach za to dziękować, tak teraz ci ludzie, którzy przedtem nas z Europy wyganiali, prowadzą nas do Europy i mówią, że bez nich to by nam się nic nie udało, bez nich nie istniejemy. Oni są naszą ostoją, są naszymi obrońcami. Brakuje tylko, żeby nas wypędzili na ulicę ze swoimi portretami, a my będziemy chodzić i będziemy śpiewać Serdeczna Matko Adamowi Michnikowi, Sewerynowi Blumsteinowi i wielu, wielu innym z tego rozdania, które odbyło się w roku 1989. Dlaczego jest Aleja Armii Ludowej? Znam tylko jedno konkretne wyjaśnienie. Tych prób było wiele, żeby tą ulicę zmienić na coś normalnego. Przypomnijmy, że także w Lubartowie jest wiele ulic wychwalających działaczy komunistycznych. Zapewne o tym także usłyszymy na spotkaniu. Wiele mówi się o Armii Krajowej. Tymczasem Leszek Żebrowski wskazuje, że nie wolno zapomnieć o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych. Ci ludzie robili wszystko, dosłownie wszystko, co możliwe i co niemożliwe, żeby zniekształcić wiedzę o Narodowych Siłach Zbrojnych. Jedyne osiągnięcie, na jakie się pułkownik Nazarewicz zdobył już w latach 90., to napisał gdzieś bodajże w Polityce, też pismo, które miało pod tytułem Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, może dzisiaj mało kto pamięta, ale to był organ KC, PZPR. Napisał, że może w Wielkopolsce było trochę jakichś NZ-owców, którzy byli antyniemieccy. Może, bo nie wiem, ale cała reszta to nie. To było jedyne odstępstwo tej linii ideologicznej. I takich historyków jak on, czy pseudohistoryków jak on, było mnóstwo. I tej skażonej wiedzy zostało pełno. To stoi w domach, może nie w Państwa domach, ale w bardzo wielu polskich domach stoją encyklopedie, podręczniki, książki z dawnych lat, z których następne pokolenia, chcąc nie chcąc, korzystają, sięgają, czytają i wiedzą, bo jest napisane. A wybitny europejski humanista i intelektualista Miguel de Cervantes, żyjący na przełomie XVI
i XVII wieku. Znany jest wprawdzie z innego rodzaju twórczości, ale napisał między innymi, że fałszywych historyków należałoby karać śmiercią tak, jak fałszerzy pieniędzy. W tamtych czasach fałszerzy pieniędzy karano w sposób niezwykle okrutny. Wlewano im rozpalony ołów do gardła, bo fałszowanie pieniądza było psuciem gospodarki, psuciem organizmu społecznego i prowadziło do katastrofy. On rozumiał tą drugą stronę medalu, psucie świadomości, oszukiwanie ludzi, kłamanie, że jest to równie groźne. Oczywiście nie będziemy dążyć do takich metod, bo szkoda ołów, ale piętnować tych ludzi trzeba na każdym kroku i wszędzie, gdzie to jest tylko możliwe. Z otwartą przyłbicą i łapać ich na kłamstwach i pokazywać za każdym praktycznie razem, żeby nie mieli swobody. Narodowe siły zbrojne są zjawiskiem znacznie szerszym niż to, o czym tak naprawdę będziemy mówili, bo w sensie ścisłym była to organizacja konspiracyjna wojskowa, druga i jedyna obok AK organizacja konspiracyjna w polskim podziemiu niepodległościowym podczas II wojny światowej, która była zorganizowana profesjonalnie, czyli od początku do końca, stworzona na wzór wojskowy. I to, co ją wyróżnia w całym właściwie polskim podziemiu, to są trzy cechy, na które mało kto zwraca uwagę. Pierwszą z nich jest całkowita niezależność polityczna. Była to organizacja, która była wytworem polskiej myśli od początku do końca, wymyślona i stworzona przez ludzi przebywających w Polsce, nad którymi nie było żadnych zewnętrznych ośrodków politycznych. Żaden obcy, nawet zaprzyjaźniony rząd, nie miał na nich wpływu. To było ich własne. Po drugie, byli niezależni materialnie, byli biedni, to prawda. Tu nie było kasy rządowej, nie było środków, które płynęły z Londynu czy z innych źródeł, ale byli w stanie funkcjonować w tak ograniczony sposób, jak to było możliwe, bez wypłacania sobie pensji, bez apanaży, tak jak było w innych organizacjach, za darmo lub za dosłownie kawałek chleba. Pieniądze, które były, szły na inne potrzeby, na zakup broni, na propagandę, czy na wydawanie pism, na funkcjonowanie organizacji i także na pomoc osobom uwięzionym lub ich rodzinom, które zostały bez środków do życia. Dokumentacja na ten temat tej organizacji jest. I ostatnia już taka cecha, która ich wyróżnia w sposób niezwykle korzystny, że są niezależni ideologicznie. Tu nie ma żadnych izmów międzynarodowych czy jakichkolwiek innych, socjalizmów, komunizmów, liberalizmów, wszelkich innych masochizmów politycznych, umysłowych. To byli ludzie, którzy tworzyli własną myśl. Więcej o pseudopatriotach z Gwardii Ludowej i o tych, którzy przez propagandę komunistyczną określani byli faszystami, bandytami i zdrajcami, a którzy walczyli z nowymi oprawcami spod znaku sierpa i młota już w najbliższą sobotę w sali widowiskowej spółdzielni mieszkaniowej. W dniu 23 stycznia w Lubartowskim Ośrodku Kultury odbyło się otwarcie wystawy Lubartów i okolice w latach 70. i 80. minionego wieku. Autorem zdjęć prezentowanych na wystawie jest pan Janusz Cyfrowicz. Wystawa zgromadziła wielu gości, m.in. wielbicieli fotografii, radnych, mieszkańców naszego miasta oraz przede wszystkim znajomych i przyjaciół autora wystawy. Ekspozycję przygotował Marek Danielkiewicz. Nasza wystawa, która została zorganizowana dzięki współpracy z panem Januszem Cyfrowiczem, jest poświęcona naszemu miastu, więc poświęcona tym ulicom, tym domom, tym zjawiskom, które występowały w naszym mieście w ostatnim 30-40-leciu. Pokazujemy domy, ulice, które być może będą trudno rozpoznawalne dla młodego pokolenia, dla naszego pokolenia, dla tych, którzy mają więcej niż 50 lat,
są łatwe do odnalezienia, odkrycia, przynajmniej w naszej pamięci. Pokazujemy domy nieistniejące, pokazujemy budynki, obiekty, które zmieniły się w ciągu tych wszystkich dziesięcioleci. A posiadamy je w zbiorach miejskich dzięki panu Januszowi Cyfrowiczowi, który jest nestorem lubartowskich fotografików. Chciałbym dzisiaj wyrazić mu szczególne podziękowanie za trud i pracę i za to, że od ponad 50 lat jest razem z nami i za to, że dzięki niemu możemy pokazywać Lubartów od tych różnych stron. Istnieje taki okres w życiu człowieka, kiedy z jesieni przechodzi się w zimę i trzeba dokonać podsumowania lat ubiegłych. Co się zrobiło, co się zdążyło zrobić, co się zaplanowało, co się nie zrobiło. Więc ostatnio przeglądając swoje archiwum zdjęciowe, znalazłem kilkaset zdjęć bardzo ładnych, które nie nadają się do wyrzucenia na śmietnik, jak to się często robi, ale nadają się do przekazania dla pokoleń, do prezentacji na różnego rodzaju wystawach. Cóż tam ciekawego jest? Jest baszta, jest rynek, jest wiatrak, są chałupy, nawet pod strzechą, wypoczynek nad Wisłą, łowienie ryb, łódki nad Wisłą, jaskinie w Bochotnicy. Nawet jest babcia z Bochotnicy i chciałbym to przekazać komuś, oczywiście gratisowo, nieodpłatnie, pod warunkiem, że z tego kompletu zostanie wykonana jakaś przedśmiertna wystawa fotograficzna. Jeśli chodzi o obecną wystawę, no to inicjatywa leżała po stronie Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Pan Marek Danielkiewicz zagadał do mnie, czy mam jakieś zdjęcia stare z terenu Lubartowa. Oczywiście człowiek, który chodzi niemal zawsze z aparatem fotograficznym, zawsze coś znajdzie do utrwalenia na filmie i na fotografii. Często będąc w Lubartowie, właściwie pracowałem tutaj, byłem prawie codziennie, robiłem zdjęcia w różnych momentach i z pochodów pierwszomajowych i służby zdrowia i różnego rodzaju rozbiórek, remontów starych budynków, a szczególnie jeśli chodzi o służbę zdrowia i w ogóle co się tylko dało. No obecnie to nawet telefonem komórkowym czy zapalniczką można zrobić zdjęcie, ale moim zdaniem to już nie jest to. Obecna wystawa, którą widzimy, to jest zaledwie kilkadziesiąt zdjęć, ale gdyby było trochę więcej czasu, więcej tak zwanej popularnej gotówki, bo pieniądze szczęście nie dają, tylko gotówka, to udałoby się tą wystawę zrobić bardzo dużą i bardziej ciekawą niż ta, która jest obecnie. Cóż można by jeszcze dodać? No, fotografujmy i patrzmy przez obiektyw. Na wystawie prezentowane były fotografie m.in. szpitala podczas budowy, osiedli mieszkaniowych czy domów i budynków, które obecnie pełnią zupełnie inną funkcję. Za mało ruchu nie tylko prowadzi do otyłości wśród dzieci i dorosłych, ale także do wielu innych schorzeń. Specjaliści alarmują, jesteśmy coraz mniej sprawni, a ten fakt nie rokuje dobrze na naszą przyszłość. Dużo komputera, mało ruchu, a później problemy. Taka przyszłość czeka coraz więcej Polaków. Choć nasza świadomość wzrasta i Polacy są bardziej aktywni, to tego ruchu, jak twierdzą eksperci, wciąż jest za mało. Pani Zofio, chciałabym, żeby pani powiedziała, co myśli na temat aktywności Polaków. Czy my, jako naród, jesteśmy aktywni? Czy nasza aktywność ogranicza się na przykład do wykonywanej pracy zawodowej, przełączaniu kanałów w telewizorze? Tak, czy po prostu brakuje nam ruchu? I czy to nie jest tak, że za często stosujemy pigułki przeciwbólowe? Ja myślę, że nasza sytuacja względem ruchu, myślę, że się troszeczkę poprawiła. Po czym to widzę? Bo jeszcze 5-7 lat temu stałymi moimi pacjentami były szczególnie kobiety. Wiadomo, kobieta rodzi dzieci, ma dużo obowiązków.
panowie zawsze byli twardzielami. Nie, nie, spoko, mnie to nie dotyczy. Co tam głupie ćwiczenia, prawda? Na ogół to było. Co to da? Jak mnie boli, to pójdę do lekarza, da mi pigułkę i będzie dobrze. I od jakiegoś, no ja mogę powiedzieć 7-10 lat, zauważyłam, że panowie zaczynają się równać z paniami, a nawet ta liczba panów jest coraz większa, co mnie bardzo cieszy, bo tak naprawdę to wszyscy jesteśmy zaganiani, prawda, i nie mamy czasu, ale panowie zawsze to w jakiś sposób lekceważyli. Już ludzie zaczynają chodzić na baseny, mówię, często spotykam w Lubartowie, jak wracam wieczorem ze szpitala, że chodzą w grupkach z kijkami, są to spacery różnego rodzaju. Widzę, że często pacjentów spotykam i pedałują na rowerach. Jakie choroby mogą nam grozić z uwagi na brak ruchu? Choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa, zawały serca, udary mózgu, choroby cywilizacji. Kiedyś byłam na sympozjum i było podawane, co tak naprawdę jest przyczyną chorób kręgosłupa, prawda? Skąd się bierze ból kręgosłupa? No i myśmy tam wymyślali wszystkie rzeczy i usłyszałam, co mnie tak zdziwiło strasznie, ale zapamiętałam to, że stres powoduje nacisk na kręgosłup w wielkości 2 ton. Więc sobie wyobraźcie Państwo, skąd się bierze, jeżeli jest taki duży stres, prawda? Więc począwszy wszystkie choroby cywilizacji, alergie, bo źle się odżywiamy, niestosunkowo do tego, za dużo siedzimy, więc wysiadają nam stawy biodrowe szczególnie i kręgosłup lędźwiowy. Nie siedzimy właściwie, źle sypiamy, za późno idziemy spać, a za wcześnie musimy wstawać. Zaczyna się to wszystko jednocześnie na siebie nakładać i to wszystko powoduje, że zaczynamy się czuć źle, że boli nas wszystko i tak naprawdę idziemy do lekarza. Lekarz mówi, no wie Pani, no wszystkie wyniki są dobre, może trzeba trochę witamin. Nie, trzeba ruchu. Więcej już wkrótce w Kanał S. Lubartowscy kryminalni na jednej z posesji w Przytoczni, gmina Jeziorzany, znaleźli 4 sztuki nielegalnej broni, amunicję oraz trofea nielegalnie upolowanej zwierzyny. Ponadto mundurowi ujawnili, że mężczyzna kradł prąd. Policjanci zatrzymali także drugiego mieszkańca tej samej wsi, również 30-letniego, u którego znaleźli trofea 2 również nielegalnie upolowanych łosi. Z posiadanych przez policję informacji wynikało, że na jednej z posesji w miejscowości Przytoczna jest nielegalna broń oraz amunicja. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli 4 sztuki bojowej broni palnej i amunicję myśliwską oraz sportową różnego kalibru. Zamrażarka stojąca w domu 30-letniego mężczyzny była po brzegi wypełniona mięsem z łosia. Przeszukania budynków gospodarczych przyniosły dodatkowe odkrycia. W stodole mundurowi znaleźli poroża nielegalnie upolowanej zwierzyny, w tym głowę ogromnego łosia. Właściciel posesji, 30-letni mieszkaniec Przytoczna, został zatrzymany do wyjaśnienia. W trakcie czynności policjanci ujawnili także, że mężczyzna kradł prąd, omijając aparaturę pomiarową. W tym samym czasie policjanci weszli na inną posesję, również Przytocznie, gdzie znaleźli 2 poroża skusowanych łosi. Ich właścicielem był mieszkający tam inny 30-latek, który również został zatrzymany do wyjaśnienia. Pierwszy z zatrzymanych mężczyzn odpowie za nielegalne posiadanie broni i amunicji, kłusownictwo, nielegalne posiadanie trofeów myśliwskich oraz kradzież prądu. Grozi mu za to do 8 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna. Wiadomo także, że za nielegalne upolowanie łosia będzie musiał zapłacić na rzecz Skarbu Państwa 14 tysięcy złotych nawiązki. Drugi z 30-latków odpowie za nielegalne posiadanie trofeów myśliwskich, za co grozi do 1 roku pozbawienia wolności. A w dalszej części informacji. Obowiązek odśnieżania. Brawurowy hol. Jechał niemal całą szerokością drogi. Zwrot podatku akcyzowego. Nowe sreberko. Srebrna Skoda Superb. Pracowity tydzień strażaków. Wywnioskować, że może to dotyczyć alarmu fałszywego. W Polsce zima w pełni, dlatego też warto wiedzieć, jakie obowiązki spoczywają na właścicielach prywatnych posesji. Czy zawsze taka posesja musi być odśnieżona? Tak. Na taki zapis w kodeksie wykroczeń powinni zwrócić uwagę w szczególności ci, którzy są administratorami budynków w miastach i należy do nich chodnik przebiegający obok budynku. Jeśli administrator nie zadba o to, aby chodnik ten został odśnieżony, może ponieść przykre konsekwencje prawne. Kodeks wykroczeń wskazuje, że może zostać na niego nałożona kara grzywny do 1500 zł lub kara nagany. Kto może zostać w ten sposób ukarany? Głównie sam właściciel nieruchomości, który w sposób nienależyty zadbał o odśnieżenie swojej posesji. W niektórych przypadkach jednak owa odpowiedzialność zostanie przerzucona na zarządcę drogi albo na gminę, w której znajduje się chodnik.
Prawo obowiązujące w naszym kraju wskazuje, że osoba mająca obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości ponosi odpowiedzialność za odśnieżanie chodnika. Jeśli nie wypełni swego zobowiązania w sposób należyty, nie zastosuje się do wskazań organów powołanych w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, musi ponieść z tego tytułu stosowną karę. Nie jest powiedziane, że zawsze to właściciel poniesie konsekwencje nieodśnieżania chodnika. Równie dobrze może być to zarządca nieruchomości. Takie same obowiązki mają współwłaściciele danej nieruchomości, dzierżawcy, użytkownicy wieczyści czy jednostki organizacyjne i osoby użytkujące nieruchomość. Czytamy na Ekspert informacje prawne. W sobotę przed południem policjanci w Kamionce zatrzymali do kontroli brawurowo jadącego Nissana, który holował Renault. Jak się okazało, kierujący, zarówno holującym, jak i holowanym pojazdem byli nietrzeźwi. Policjanci patrolujący teren Samoklęsk zauważyli jadącego z bardzo dużą prędkością osobowego Nissana. Za tym samochodem na lince holowniczej, na podczepionej lince holowniczej jechał Renault Clio. Auta obydwa jechały bardzo niebezpiecznie. Kierowca Nissana miał ogromne trudności w opanowaniu auta na śliskiej nawierzchni. Jeszcze większe trudności miał kierowca holowanego Renault. On w tumanach unoszącego się za Nissanem śniegu oraz też na tej śliskiej nawierzchni jechał niemal całą szerokością drogi. Policjanci zatrzymali obydwa te samochody do kontroli. Okazało się, że kierujący nimi mężczyźni byli nietrzeźwi. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 lutego 2014 roku do 28 lutego 2014 roku należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku. W terminie od 1 sierpnia 2014 roku do 1 września 2014 roku należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 roku do 31 lipca 2014 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 rok. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 roku wynosi 81,70 zł razy ilość hektarów użytków rolnych. Pieniądze będą wypłacane w terminach 1-30 kwietnia 2014 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 1-31 października 2014 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie Urzędu Gminy lub Miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Długie oczekiwania lubartowskich policjantów dobiegły końca, bowiem po drogach naszego powiatu jeździ już nowe sreberko. Pierwsi kierowcy już wystąpili w filmie i zapłacili za zbyt szybką jazdę. Nowy nieoznakowany radiowóz strzeże bezpieczeństwo na naszych drogach już od tygodnia. Jest to srebrna Skoda Superb wyposażona w wideorejestrator nagrywający zarówno obraz zarówno z przodu, jak i z tyłu samochodu. Mimo niesprzyjających warunków drogowych już zostało zarejestrowanych kilkunastu kierowców popełniających bardzo groźne wykroczenia drogowe. Nie były to jakieś duże przekroczenia prędkości, natomiast były to bardzo niebezpieczne manewry wykonywane na drodze. Były to wyprzedzania na trzeciego, wyprzedzanie na skrzyżowaniach, wyprzedzanie na powierzchniach wyłączonych z ruchu oraz manewr wyprzedzania na przykład na przejściach, bezpośrednio na przejściach dla pieszych, co powoduje bardzo duże zagrożenie dla osoby, która mogłaby w tym momencie przechodzić przez jezdnię. Ostatni tydzień dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie był gorący, głównie za sprawą palącej się sadzy w kominie, obecności tlenku węgla, a także wypadku samochodowego,
jak i fałszywych alarmów. W okresie ostatnich 10 dni Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie zanotowała 17 zdarzeń, między innymi 4 wypadki drogowe, właściwie jeden wypadek drogowy i 3 kolizje. Do wypadku doszło 25 stycznia w miejscowości Stara Jedlanka, gdzie zderzyły się 2 samochody osobowe. W tym zdarzeniu brały udział 3 osoby. Te 3 osoby zostały poszkodowane. Najbardziej kierowca Opla, który został przetransportowany do szpitala z uwagi na poważne obrażenia głowy poprzez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pozostałe 2 osoby zostały przewiezione do szpitala w Parczewie karetką. Działania straży w trakcie tego zdarzenia polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu instalacji elektrycznej w obydwu pojazdach oraz gazowej w Oplu. Strażacy udzielali również pomocy medycznej osobom poszkodowanym do chwili przybycia na miejsce zespołów karetki pogotowia. Podczas działań strażacy również zabezpieczyli lądowisko dla śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego, który wylądował w okolicach Ostrowa Lubelskiego. W tych działaniach brały udział 2 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lubartowie oraz 4 zastępy ochotniczych straży pożarnych. Poza tymi wypadkami mieliśmy 6 zdarzeń związanych z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń grzewczych. W głównej mierze były to pożary sadzy, aczkolwiek również pożary wywołane rozszczelnieniem przewodów kominowych, gdzie doszło do zapalenia poddasza poprzez wydobywanie się szczelinami gorącego powietrza czy płomieni. W tym okresie również mieliśmy 3 alarmy fałszywe. Mówi Pan o alarmach fałszywych. Czego one dotyczyły i jak wyglądają w ogóle takie alarmy fałszywe? Alarmy fałszywe możemy podzielić tak jakby na 3 rodzaje. Są to alarmy wygenerowane instalacjami przeciwpożarowymi, w które są wyposażone niektóre instytucje, firmy na terenie Lubartowa, na przykład poprzez awaryjne zadziałanie czujki dymu. Są alarmy fałszywe w dobrej wierze, gdzie osoba zgłaszająca taki przykładowo pożar widzi, że coś się złego dzieje, jakiś tam dym po przybyciu na miejsce straży okazuje się, że ktoś tam sobie pali ognisko czy grilluje. Takie zdarzenia też mają miejsce. I są alarmy fałszywe, tak zwane złośliwe. To jest najbardziej, że tak powiem, nielubiana przez nas grupa alarmów z uwagi na to, że osoba zgłaszająca pożar w sposób świadomy, pełną premedytacją wprowadza dyżurnego w błąd, zgłaszając jakiś tam pożar lub wypadek. I proszę sobie wyobrazić, kiedy w danym momencie, w danej chwili faktycznie coś się dzieje, siły i środki zostały zadysponowane do alarmu fałszywego, a mamy na przykład do czynienia z wypadkiem, gdzie osoba jest w dużej mierze poszkodowana, ponadto z uwagi na poważne uszkodzenia samochodu jest uwięziona, nie można jej wydobyć z tego auta, do tego należy użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, a na miejscu tego sprzętu nie ma. Oczywiście straż pożarna dojedzie i do tego zdarzenia, aczkolwiek może to potrwać z kilkuminutowym opóźnieniem. W tym przypadku, który omawiałem, kilka minut może świadczyć, czy może wpłynąć po prostu na życie tej osoby poszkodowanej. Czy zawsze podejmujecie Państwo akcję w momencie, kiedy ktoś zawiadamia o jakimś zdarzeniu, nawet jak jest to fałszywy alarm, o czym oczywiście Państwo nie muszą wiedzieć na początku? To jest bardzo trudne zadanie, jeśli chodzi o dyżurnych operacyjnych, aby poprzez rozmowę telefoniczną wywnioskować, że może to dotyczyć alarmu fałszywego. Dlatego zazwyczaj do tego typu zdarzeń, kiedy nie mamy 100% pewności, aczkolwiek są doświadczeni u nas dyżurni, którzy potrafią w ten sposób określić, czy to jest alarm fałszywy, czy to jest faktycznie jakieś zdarzenie poprzez rozmowę telefoniczną, ale zazwyczaj wysyłamy jakieś tam jednostki, nawet czasami jedną jednostkę OSP jakąś miejscową, żeby sprawdziła, co się dzieje i czy faktycznie ma miejsce pożar czy wypadek, który jest zgłaszany. Aczkolwiek w roku 2013 tych alarmów fałszywych mieliśmy 27, z czego 7 złośliwych. W tym roku natomiast zanotowaliśmy już 4 alarmy fałszywe, z czego 2 złośliwe. A teraz zapraszamy Państwa na prognozę pogody.
piątek 31 stycznia zapowiada się pochmurno. Odnotujemy 9 kresek na minusie. Barometr wskaże 1030 hektopaskali. Zachmurzeniem umiarkowanym powita nas sobota. Termometry pokażą 5 stopni na minusie. Ciśnienie atmosferyczne nieznacznie spadnie i wyniesie 1028 hektopaskali. W niedzielę będzie trochę cieplej. Temperatura wyniesie minus 3 stopnie Celsjusza, a ciśnienie atmosferyczne osiągnie wartość 1023 hektopaskali. Poniedziałek powita nas pochmurnym niebem. Możliwe słabe opady śniegu. Będzie trochę chłodniej. Termometry pokażą minus 4 stopnie Celsjusza. Barometr wskaże 1028 hektopaskali. We wtorek możemy spodziewać się zachmurzenia małego. Temperatura wzrośnie o 1 stopień i zatrzyma się na trzeciej kresce poniżej zera. Ciśnienie atmosferyczne spadnie i osiągnie wartość 1025 hektopaskali. Środę, aura podobna do dnia poprzedniego. Odnotujemy również zachmurzenie małe. 2 stopnie na minusie i 1020 hektopaskali. Czwartek 6 lutego będzie najcieplejszym dniem tygodnia. Temperatura wzrośnie do zera. Barometr wskaże 1018 hektopaskali. Prognoza pogody została przygotowana przy współpracy z portalem twojapogoda.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Zachęcamy do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanals.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Serdecznie zapraszam również na stronę internetową www.kanals.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie nasze materiały. W następnym wydaniu spotka się z Państwem Magdalena Małek. Ja już się z Państwem żegnam, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.